Nie wiem, jak długo mam czekać. Robnie mnie wreszcie, czy nie? Najgorsze jest czekanie. Muszę być czysty. W myślach też. Uporządkować myśli. A może one dobrze to obliczyli? Bo to wszystko to prawdziwa historia. A zaczęła się ona dawno temu. Tu w Janowie. W miejscu, kiedy była granica trzech cesarzy, co podzielili Polskę jak tort. I nic nie było, ani okrucha nie ustawili na mapie. No, ale cesarstwa się rozpadły. Bo jak godą mistrz, cesarstwa rozrastają się jak kwiaty, a potem w jedną i odpadałem im prowincję. Mistrz Durś tak godął, jak poeta jaki, bo on był od różnokrzyżowców. Wszyscy robili pod ziemią i dopiero po robocie wyłazili na wierzch. Opiekowała się nimi święta Barbara, a oni ją. I na doni się modlili. I o zresztą też. Byłem wtedy mały, blank mały. A Barbara była święta, bo zawarli ją we wieży. Wśród hajerów mistrz miał swoich uczniów, siedmiu, i po robocie szli na łąka i wyciągali ręce do słońca, bo mistrz im tak kazał. Światło ważniejsze jest od jedzenia, powiedział, bo daje największą energię. Stali tak i ładowali się promieniami, choćby jakie akumulatory. No i jak się naładowali, to malowali, żeby ćwiczyć oko, bo mistrz powiedział, że oko jest najważniejsze. Światło wpada przez oko i widzi świat, a świat można chycić i namalować. Tak godał mistrz, który żył 300 lat. Jak godali inksi, bo nikt dobrze nie widział jego twarzy. Tuż była zakryta siatką od pszczół. Nieco by mistrz miał ule, ale nie lubił wszelkiego robactwa i nie dał bakcylom szmyglać po sobie. A siatka podnosił raz na rok, co by sobie podpalić broda, bo wosy godą to rzecz święta. Czyli nożyce ktyś nie lubił. Jego najwierniejszym uczniem był Teofil, co wyrywał kępka trowy i wsadzał za koszula.
potem Helmut Hess, solidny jak niemiecki bank, co kochał swój brzuch. Ewalda sójkę z trawą łączyły różne stosunki, bo lubił baby i ćwiczył pompki, co by być w formie. Erik Paw to wierzył, że od słońca lepiej rosną włosy. On je durść pielęgnował, a przecał od ciągłego cesania to mu ino wypadały. Walter Goy nie lubił się pokazywać. Chciał zostać alchemikiem i przy pomocy karbidu i dynamitu wytopiać złoto. Erwin Libera zawsze potrzebował więcej światła. Godał, że najlepsze słońce jest na Hawajach. Oswald Wróbel był najmłodszy. Trochę był stuknięty, ale mistrz go przyjął, bo tylko tacy, powiedział, mogą najwięcej pojąć. Bułki dawała mi pani Olena. One wszystkie godzinami gapili się na nią, a ino joi się podobały, bo ino mi je brała na kolana. Godała do mnie, ty mój mały wtoszku. Ale prócz mnie karmiła też inne wtoki. Zawsze miałem powodzenie u kobiet. Ewald, gamy ciebie zaraz wylezą. Co godąś? Ewald, czym się pędzla, bo drabina biera. Mojego pędzla to się będzie moja frelka trzymać. Oj, synki, synki. Te baby to wam życiami całki świat zasłoniły. Wyście są blank ślepe. Widzicie życie. Malujecie żyć, widzicie konia, malujecie konia. Jak kiedy chcę obocić inszy, prawdziwy, metafizyczny świat i brać od niego moc, to musi być czysty, przeczysty. Mistrz powiedział, że będą dane ludziom trzy znaki. Trzy znaki? Cicho. Pierwszy znak. Będzie wielka wojna. Wielko. I będzie wytracone wszystkie ciało, w które jest duch. Zaś będzie wojna tylko. Wojna nie rozwierła. No, ale się... Cicho. Drugi znak. Za roboty przyjdzie czerwony pomór i zabije wszystkie dusze. Jo, czerwony to jakieś, ja nie wiem, ale pierdol. Cicho, ja nie wiem, co to, ale może być. Już tego nie znam. Zaraz. A droty, to są blank ślepy, co by się opamiętali, będzie dany trzeci znak. Ja. Trzeci. A jaki trzeci? Zaraz, to nie będzie znak. Cicho, widzę, słychać. Cicho. I wyrośnie wielki grzyb, i dupnie promień Saturna, i będzie koniec świata. To co robić? Zarozki po tych słowach mistrz umarł. Nikt nie pojął, o czym godął, ale znaki nie dały na siebie czekać. Thank you.
Misz zabronił się zawrzeć w trumnie, bo chciał jak najszybciej zgnić, co by być żarciem dla liści. Kozł ino zabalsamować swoje rzeczy, jak jakiś faraon, bo godął, że człowiek jest nieważną chwilą w życiu przedmiotów. De terra formasti me, Domine, et carne induisit me, resuscitat me in novissimo die, redemptor meus, Domine. Divinum auxilium maneat semper nobis cum. Amen. Amen. Wtedy po raz pierwszy zobaczył anioła. Żywego, choć był z kamienia. Wszyscy ryceli, a buceli, a Jożek się śmiał, bo nie musiałech iść do szkoły. Człowiek taki był głupi, bo tata zginął we wojna od obłąkanej kuli, a mama ze zgryzoty. Opiekował się mną anioł stróż, nawet nie jeden. Przebywały ze mną codziennie. Ale wszędzie już dyszały psy wojny. Dziubeczku, dolej mi żangwaru. Morz słodziutki, morz. Hopi! Słuchajcie! Ten świat trzeba naprawić. Ja. Nie! Tego nie idziesz śpiewać! Ja wiem, jak to zrobić. Będzie dobrze, jak inne będą mnie słuchać. Te, które nie będą, to trupy od nich zgniją w marasie. Dziubeczku, podaj mi sam hantuch. Ja? Już idę, wróbelku. Rusz! Ligaj! Ja zrobię ordnung, bo i na jeden wiem jak. Musimy wszyscy chycić się do kupy i zrobić z tym wszystkim porządek. Ja. Thank you.
Grupa pod wodzą Teofila potajemnie zbierała się w starej chłodni. Teraz on był mistrzem. Chłopy, narysuję wam ósemkę, kebyście wiedzieli, kaje życie. Nasze. Jako podwójną. Ja. Bo tu się zaczyna życie przed narodzeniem. Po narodzeniu. Tu jest całkie życie nasze. A tu jest życie po śmierci. Chłopy, już filozof od Arabów Awicena godał o 10 zmysła. 10 zmysłów? 5 zewnętrzny i 5 wewnętrzny. Bo w kręgosłupie mamy, chłopy, pewne siły duchowe. Ja wam to pokażę. Tu macie, chłopy, kręgosłup i przeżycie czyste, duchowe i ćwiczenia. Można to dać do mózgu, bo mózg jest masą materialną. Teofil opowiadał o różnych cudach, a nawet je pokazywał. Jedni go dali, że nauczył się tego z ksiąg mistrza, a inni, że sam miał cudowne moce. Bo Teofil to był dziwak. W domu miał zawsze otwarte okno, żeby mieć łączność z kosmosem. A w zimie to mu było najlepiej, bo wtedy człowiek głębiej myśli, na chłodno. Teofil godął, że tylko w zimie głowa może dobrze arbajtować i nie lotać kaś myślami. On nawet książki trzymał w lodówce. Na dolnej półce książki związane z ziemią, a na górnej z niebem. Jak je cytał, to do góry nogami, co by mózg był lepiej ukrwiony. Pan Erik za to padał, że ważniejszy od książek jest dobry pistolet. Erik lubił pocować ta swoja giwera i czarne szczewiki na richtig wysokim abzacu. Babcia Oswalda pocowała codziennie figura Chrystusa w takim samym celu. Dla obrony przed najgorszym. Oswald we wojna to nic ino się bał. Godał, że opatrzność wszystkich opuściła. Wojna by się pewnie nigdy nie skończyła, gdyby nie Teofil. Teofil tak długo malował walkę świętego Jerzego ze smokiem, aż święty zwyciężył i ludzie mogli potańcować. Dla Waltera i dla takiego inszego cudoka z Japonii II wojna światowa nigdy się nie skończyła. Walter mieszkał w Ziemiance, nosił mantel po niemieckim tankfirerze i zastawiał pułapki na wypadek, gdyby ktoś go chciał zaskoczyć. A jak mu w to co godął, to zatykał sedakle i nie chciał słyszeć, że teraz był komunizm.
Dobra robota, chłopie. I ciło. Ja ci dam dobra robota. Wyciąg mnie, ty ciolu. Że się cało podrapało, to popatrz się na... Masz dynamit? Mam. Gut. Dużo chciał ten pieron. Chciał tego, co każdy chłop. I no nie ty. Ja też chcę, dzióbeczku, a że mnie rozszaśnie. Ale nie teraz. Ja muszę być czysty przed tą próbą, chłopie. Ja się nie mogę tykać żadnej baby. Ty się nie tykaj żadnej baby. I no mnie. I nie gadaj do mnie, chłopie! Dzióbeczku, ja ci obiecuję, że jak ino się ta próba dobrze skończy, to my przez cały tydzień nie będziemy z prykola wyłazić. Pan Ewald zaś lubił się pięknie ubrać, szczególnie po tym, jak się wymajgał z panią Ewaldową. A ona była kobieta pełno ciała i marzeń. Ale pan Erwin raz opowiedział panu Ewaldowi o Hawajach. Wiesz, jak jest fajnie na Hawajach? Nie wiem. Bo tam baby po nagu latają. Blank po nagu? Blank po nagu. I pan Ewald też zaczął marzyć. Wymyślił nawet sobie taką gołą królową nocy. Albo że jest zupa i są przy nim trzy piękne kobiety. A on to po tym, jak wracał z kopalni, to parzył herbata i to malował. Wiesz, Oswald, ja by to rozdupił cały świat. A czemu? Bo mam taką energię. Pan Stalin też miał takie plany jak pan Eryk. Ino, że jemu się powiodło. Krytykanci od siedmiu boleści gadają, że chce zniszczyć ludzko dusza. Ale to jest nieprawda, towarzysze. Nieprawda dlatego, że paszczo woli. Nie można zniszczyć czegoś, co nie istnieje. Ej, a, oklaski! Grichty, grichty! Paszu, puszu! No i jedziemy. My, towarzysze, nie będziemy zajmować się żadną duszą. Ja. Bo żadnej duszy, towarzysze delegaci, nie ma. Ja, generał, generał! Niech żyje! Hurra! Hurra! Hurra!
No. Nie nerwuj się. Będzie dobrze. I dla wszystkich stało się jasne, że drugi znak się wypełnił. Chłopy, w tym wszystkim najważniejszy jest natur. Troski głową namalują. Co to tam za pierścienie? Co to będzie? Co to jest? To jest, chłopie, Satur. A to w kółku, ale... Satur nie ma żadnych mieszkańców. To fabryka wojenna. Słyszałeś? A pierścień utworzyły wyżywy z podziemnych kominów. A wielka armata... Słyszałeś? Armata jak papier. Armata, ona jest skierowana na ziemię. I może ją rozwalić na proch. Tak stoi we wielkiej księdze. A Tyli Wolfa pod tytułem Satur. Opisanie planety wraz z księżycami. Chłopie, i co, drobne powróci? Wela Hubert, Kozielczyk Eugenia, Wolfian, Greta Erwin, Kopetelski Tadeusz. Oni to mają dobrze. A czemu? Bo wzięli umarli. Tu są ich klepsydry. Z tego rozmyślania o śmierci to panu Helmutowi włosy z głowy ślazły na plecy. Gretka była jego córką i chociaż była starsza ode mnie o 2 miesiące, to mi się podobała. Pan Helmut hodował gołębie, bo one, te istne godą, uratują nas od zagłady. I w razie co, przyniosą dobrą nowinę. Och, Gretka. Długo się modliłaś? Długo. A o co? O wszystko. Czystość na osiedlu była w cenie. No bo jak górnicy wychodzili z dołu, to mieli dosyć brudu i marasu. I co miesiąc robili dupne pranie. W tych samych mydlinach wszyscy się kąpali. Anzlikowie i Rychlikowie na górze. Ewald i Ewaldowa piętro niżej. A na parterze Hesowie i Pawiowie. Czysty śnieg. Tata kodali ino, że dusza jest najważniejsza, że dusza ma być przeczysta. Ciało też. Wszystko ma być czyste, co by się Panu Bogu podobało. Ty zaś swoje. Chłopie, pranie to jest pranie. No, myj się, Gretka, myj. A ka jest Adek? Od tani Kaś poleciał. Widziałeś pierrona jednego. No nie. To jest nieludzkie. No jak zwierzoki. A słodki zaś swoje. Wstydu nie mają. Biały dzień. Stygnie, Stewart! No co ci, babo, głupiała?
Chyba ci w dekel izbą. Muszę uboczyć to w kartach. No ja. Ewaldowa na każdą okazję stawiała karty, bo w kartach miała na wszystko naukową odpowiedź. Wszystkie wapory hopy głupieją. No ja, to wszystko bez ta Wenus. Hopy wariują. O, Lisku, no. Nic nie poradzi. Lisko, tak mnie sparło. No skarbie ty mój kochany, no. Ja, tak Lizeczku, no, ty moja Wenus. No chodź, bo nie ścimia, no. Daj mi pokój. Nie ścimia, chodź. Hopie, bez to pranie wszystko mnie rypie. A to teraz ja cię ino porypia trochę i wyjdzie już w porządku. Pierronie. O pierronie. Jedz. Mamo, ale ja już nie umiem. Jedz. Będziesz wielki jak ojciec. W szczewikach na wysokich abzacach. Ale nie mogę, jak przyda. Jedz, a nie dyskutuj. Jak wystygnie, będzie niedobre. Niedobre, niedobre. Jak może być gorsze od tego, co żeś uważyła? Będziesz ty cicho. Nie pytaj o to. Nie wstazył pan pod ciebie, jedynko cię rozszyla. Tyś wreszcie łokupił. Bierzcie za pranie. Łostów ta gewera. Goduci, bierzcie za pranie. I się nie wtrącaj do chłopskich spraw. A ty zjesz ta zuba. I zjesz ją do końca. Bo ja ci to kosza, jo, twój ojciec. Oswald też dbał o czystość. I najwyższego rodzaju. Od środka. Babulko! Mogę mu mywa tywa zrobić! Ojżek wszystkim zrobił. I Hesowy, i Pawiowy, i pani Dekli też. Jest to, ta Krystyra se może zrobić twojej frelce, a mnie daj święty spokój. Przeca to jest zdrowe! Ja wiem, że to zdrowe, ale mnie to nie czuje zdrowo. Naczynie doboru właściwego pokarmu. Towarzyszka Hopkowo stara się dokładnie poznać każdą krowa w swej grupie. Przed udojem myje ona krowie starannie ciepłą wodą wymiona, wyciera na sucho czystym ręcznikiem, po czym masuje. Za staranną pracę w rezultacie kery w roku ubiegłym krowy z grupy Hopkowej dały większą niż przewidziano planem ilość mleka. Dojarka otrzymała premię wartości 6073,5 kg. mleka. W tym roku ambitno ta dojarka postanowiła podnieść mleczność wszystkich krów w swojej grupie do 5675 kg. Witajcie towarzysze, witajcie. Dzień dobry, witam. Witajcie. Prosimy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Przyjechali! Czekaj, zaraz, kto przyjechał? Już są mi dom oglądać. Ale kto przyjechał? Są minister, by dom oglądać. Kierownik kazał panie, co byście zaraz lecieli. Erik! Ja? Słyszał, żeś? Słyszał. Ewald, chłopie, idziemy! A tata już poszedł. Ja. Idziemy! Co przyjechał? Co minister? Witajcie,
Saturn, piekło. A więc mówicie, towarzyszu, że jest to wynikiem świadomości klasy robotniczej. Są to, wiecie, towarzyszu ministrze, takie stare śląskie bajki. Utopce, skarbniki, kastale. Bajki mówicie, a wiecie, że malarze to są takie ludziska, którzy z przebywania z gołymi babami uczynili sztukę. I nawet żony się nie skarżą. A co wy tu, towarzyszu, malujecie? Przecież nie ma krasnalów ze skrzydłami. Ja? Nie ma? No dobrze, być może nie ma. To w takim razie rzeknijcie mi, co to jest takie małe, brodate, czerwone czopetce, tylko po domu i podłoży. Przecież to są bajki. To nie są żadne bajki. Chłopie, to jest prawda. To są obrazy do ludzi i nauki, co by się spamiętali, żyli jak pan mu przykazał. Bo jak nie, to złe siły Saturna całkiem świat rozwalą. Jak pan Bóg mówicie, a wiecie, kiedy gołąb sra na orła? Nie wiecie. A to ja wam powiem. Wtedy, kiedy orzeł jest pomnikiem. Malujesz. Same nieszczęścia z tego bydum. Matko Boska cię skaro. Mógłbyś sobie znaleźć jakoś frela i nie malować takie wredne obrazki. No, to ja... Nie jest dobrze, panie Hess. I oto widza. Z klubu ich wyciepli, obrozy zabrali. Będzie jeszcze gorzy. To co ją mam robić? Mój ino w księgach siedzi, prorokuje, bajtlą w gowach, mąci pieroń jeden. Patrz, pani tu, mas się Saturnem czaśnie. Nie, runie. Będzie jeszcze gorzej, to bez to te chopy tak głupieją. Do imentu, a mój Ewald najgorzy. Blank głupi. To jest blank głupi. To jest blank głupi. Pójdź sam, ino. Nie. Pójdź sam, ino. Ja ci dom za rogu. Ino, nie to. Ja ci dom tu. Ewald, nie. Nie chcę, Ewald. Nie, to Ewald. Nie chcę. Me zaś. Nie, runie. Oć moja królowo asyryjsko. O ty, mój dziubeczku. Opieruj. Opieruj. Co ty robisz? Co cię to obchodzi, co ja robię? Co ty sam robisz? Ciebie sam miało nie być. Ale że jest. U Sójku zaś to samo. Te, chodź. Tyż się legniemy. Z tobą. No z kim? Nie chce mi się. No to zaraz się zachce. Bierta Gewera. Bo ci wypali. Ręce do góry. To jest drobanie klofem. Ja, a Jerry arbatują. Kaj. Jak to Kaj? Na dole. Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałabym ja za Jaśkiem do Śląska. Jak byłech mały, to pani Jadzia pięknie mi śpiewała. Ale po tym to już ino z panem Walterem pomieszkiwała w jego ziemiance.
Walter! Walter, dziubetku, co sam robisz? No pieronie, no pozabijesz nos. Ty nie byś tako strachliwy, hopie. Ja mam na to patyń. Co inne tyż możesz. A w nocy z nudów to muszę rzykać. I nie godaj do mnie, hopie, ty ciulu! A skąd ten prąd? Z grubej. A co by z kuli tego larma nie było? Tam i całko gruba innym zadupcyli. Mogą mi skoczyć do życi, hopie. Pieronie, te roski będziesz robił to złoto? Kere złoto. Jak ja zrobię to, co Ofil powiedział, że miś mu powiedział, to my będziemy mieć całki świat. A złoto to nie tak ani chwałowe, żeby zrobić. Bo jak oni się o tym dowiedzą, to mnie przywrzą. Przywrzą mnie i mnie tak długo będą trzymali, aż ja im nie powiem, jakże do tego doszło. Byśmy kupili wielgo chałupa, ślub bym wzięli, a wesele to bym zrobił jak w cidrach. No, jak ludzie bym żyli. Nie dup szlechów, a weź się do roboty. I nie godaj do mnie, hopie, ty ciulu! Walter! Co? Umarł! Tata kozali powiedzieć! To umarł! To umarł! Umarł! Teraz ma być inaczej! Pieronie! Pochylają się dziś czerwone kirem okryte sztandary na całej kuli ziemskiej, oddając hołd pamięci wodza i nauczyciela proletariatu świata. Pochylają się dziś nasze okryte żałobą sztandary, oddając hołd wielkiemu wyzwolicielowi narodów. Jego orle oczy patrzały daleko w przyszłość, która jak gdyby nie miała dla niego tajemnic. Jego genialny umysł dawał głęboką analizę skomplikowanych wypadków na arenie międzynarodowej. Rezultatem realizacji jego genialnego dzieła jest nieustanny wzrost całej produkcji, a przede wszystkim produkcji środków produkcji. Towarzyszy, wieczysta chwała Józefowi Stalinowi, wyzwolicielowi narodu polskiego. Wierni genialnym naukom Stalina idziemy ku nowym bojom o pokój i utrwalenie niepodległości naszej ojczyzny. Dlatego też z niezwykłą dumą przyjmujemy fakt, że miasto nasze Katowice dzięki wnioskowi wielkiego pisarza naszej ziemi, Gustawa Morcinka, przemianowane zostało uchwałą Rady Państwa w dniu 7 marca 1953 roku na miasto Stalinogród, a województwo katowickie na województwo stalinogrodzkie. Obywatele, mieszkańcy miasta Stalinogrodu, mieszkańcy województwa stalinogrodzkiego, w imieniu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego otwieram wielkie zgromadzenie ludu pracującego Stalinogrodu dla uczczenia pamięci wielkiego wodza i nauczyciela Hopy, mas pracujących wejrzycie się ino. Hopy, Stalinogrodu. Hopy, czy to nie jest ten znak? Bo Karymistrz godał. Jaki znak? Ja, to jest trzeci znak. Znak wielkiego grzyba. Stary grzyb. No ty, no co miś u nim godął? To wszystko stracone, hopie. Jeszcze nie. Musimy się pierunem ubijać. Mówi blank mało czasu. Hopy, nie dupcie fleków! No w końcu co my mamy robić? Co robić? Nic nie zrozumiał. Trzeba wszystko człowieku przerobić. We środku. A to nie ma czasu. Trzeci znak już jest dany. Trzeba coś zrobić, gipko, zarostki już. Jakbyś taki przemądrzały, hopie, to powiedz co. No, co mamy robić? Trzeba napisać do najwyższej władzy, którą rządzi całkiem światem. Do komitetu? A dupcy z komitetu. Do ONZ. Oni rządzą. Ale to co chcesz pisać? Ja już napisał. Już czytam. Czytaj. No. Tak bycie cicho. A cicho bycie już.
My, chłopy z Janowa. Aż to napisał chłopy. Obywatele. Obywatele z Janowa. I dodaj, że z Janowa, ale Katowic, bo oni tam w ONZ-cie nie wiedzą. Wiem. Jest Janowa. Ale Stalinogrodu. No, no właśnie. Z Janowa, ale Stalinogrodu. Kiedy my otrzymali 3 znaki. Od naszego mistrza. Od naszego mistrza. Kiedy się wypełniły, bo my to na własne oczy widzieli. I się możemy poprzysiąc. Piszemy do wysokiej dyrekcji w sprawie... Dyrekcji ONZ-u w sprawie ratowania ludziów na ziemi. Obywatelów na ziemi, co ich opętało zło i wiedzie na zatracenie, kiedy już je blisko. Już się ze Saturna moce sposobią i dupną. Nie, tak nie pisz. To co? Tego nie zrozumiał. To co? Napisz pizną. Nie, to pizną. Uderzą. I uderzą. Dobry. No. Nie, nie tak, chłopie. Nie, nie tak. Nie co może być. Tak nie może być, chłopie. My ta siła musimy chycić sami. Jową zbuduje takie urządzenie, że ta moc będzie naszą. I my będziemy rządzić całym światem, chłopie. Nie bądź w głowie nasrany. Gotowych ci. Starcza ratować, a nie fanzolić, ale ja ta moc będzie naszą. Prawdziwa transmutacja metali jest sztuką umysłową. Jako transmutacja, chłopie, dupisz fleki mi tu. Walte, zawsze ten głupi pysk. Ty nie możesz echt. Jo? Ja, jak ci się nie podoba, to wyszkaj. Tam są drzwi, wyrywaj. Ja was wszystkich dupca, chłopie. Walter. A pan idzie pociorusz. Ciulaty alchemik. Walter, Ćbecku. Pójdź się ze mną przespać, ja? Jeżeli nie śpiący, chłopie. Nie godej do mnie, chłopie! Ty ciulu. Walterku! A co to będzie? Tu jest ta moc, która ściągnie ta drugą moc, ze Saturna, jak piorunochron. I my ją będziemy mieli, a nie te ciule, które się Teofila słuchają, chłopie. Jezu. Dej no pozór, uważaj! Dej no pozór! Ja. Pozór, schowała się! Ja. Dej pozór! Ja. Uważaj! Co za szajs, pierunie. Walter! 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 Walter, coś ty ciulu narobił, pieronie! Walter! 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 I tak to pan Walter wyleciał w luft. Zaś je widza, tak jak był zech mały. Ale potem dorosły i anioły mnie opuściły. Było do życi, z wyjątkiem tego, że Gretka też dorosła i jeszcze bardziej wypiękniała. Oni wszyscy cekoli i cekoli,
ale z ONZ-u nie przyszła żadna odpowiedź. Pan Ewald przestał się majgać z panią Ewaldową. Ino ją durś malował jako boginię asyryjską. W programie drugim mówi Stalinogród. Daj mi spokój, babu. Się świat kończy, a on jej głupoty w głowie. 13 grudnia. Wielki dzień zalogi Huty Bobrek. Radosne święto budowniczych najnowocześniejszej w Polsce walcowni z dnia tata. Z kuli tego, że pan Ewald przestał się nią interesować, pani Ewaldowo myślała o panu Erwinie. Daleki. Godoła do niego mój aniel, ale on chyba nie był żaden anioł, a jeżeli już, to upadły. Co ty sam się śpisz? Obiadu nie mam. Na wieczerzo też nic nie ma do jedzenia. Ponoć sam się inksi do ciebie dobierali. No nie, co? No co, no ty? No co ty? Jo nie, co ty? Do domu. Ewald. Ewald. Idziemy do domu. Wtedy to ponoć dwa anioły stróże uratowały życie pani Ewaldowej. Pan Teofil malował nowe dziecko Ewaldów, ale wszyscy szeptali, że nie wiadomo, czy to jest dziecko pana Ewalda, czy racy pana Erwina. Ty dziubuniu, ty kopidole jeden wredny, i od ci do mnie, ci w dupie jak jedyś, moje malutkie. A jak się zdenerwował, to zaciągał się ogniem świecy, bo to spala złe myśli. Za to pan Erik przestał malować łobrozy, a zaczął malować swosy. Ty, Erik, no. Wejrzyj no się. Słoneczko świeci, trawka rośnie, wszystko z ziemi wyłazi. Helmut, ty się nie wygłupiej. Ja wczoraj pochował teściową. Widzieliśmy ten błysk, potężny, ognisty grzyb, który później zamienił się w żółtą chmurę. Oglądaliśmy eksperymenty z bombą atomową w odległości 26 kilometrów. A pan Helmut malował arka, co miała go uratować, a potem przystąpił do jej konstrukcji i w tym celu przerobił stara lauba z ogródków działkowych. Wypadku atomowej wojny. W ciągu pierwszych 60 lat. Tata, skąd widzicie, że to tak będzie? Bo są znaki. Będzie wszędzie, może. Ja. Ino może. Już raz tak było. Jak będzie te rozki, zobaczymy. To co będzie z nami? Ze wszystkimi? Adek, przestań mi tu ciepać te ptoki. Coś wymyślimy. Bomby nuklearne, jak nie bój się, synek. Suma na przykład. Coś musimy wymyślić. Jakie
Kodowe ci! Przesuń! 6 megaton. Obecnie oblicza się, że 60-70 tysięcy głowic. Adek! Zobacz te rożki. A po leku. No? Będzie dobry. Ja bych przelos. A że jest przesa, lubszy od żyrafy. No ja, ale tu muszą dwie szyje wystować. Nie, trzeba jeszcze podpiłować. Jedna nie starczy? Synek, tu muszą być wszystkie zwierzoki po porze, co by się kociły. Wszystkie tu i tak nie wlejzą. Lwów nie mamy. Ale mamy koty. Potem wyrosną, już roz tak było. Cześć. Ja. Zimiemy to? No będziemy widzieć. Mamy zapasy, świece. Dupno, antena, to by wszystko chytać, każdy zasięg fal. Może szymiemy. Jednego dnia przyjechało objazdowe zoo. Te iste nigdy przedtem nie widzieli egzotycznych zwierzaków. Bo to byli proste hajery. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę od wielbłądów odejść, bo wielbłądy plują. Proszę, pani drwa, tak? O pierunie, o pierunie, pierońskie bestie, o pierunie. Ewald, to idziemy teraz. Poczekamy, aż będziemy mieli ludzi. Proszę nie zbliżać się do krowy, bo dzika jest. Nie ruszać klatek. Nie drażnij zwierząt, bo strusze są niebezpieczne i mogą obciąć palce. Tego cudoka nie bierzemy. Nie? A czemu? Nie czynam tego paskudztwa. Porządek musi być. To pisz fleki. Każde stworzenie jest potrzebne. Dopiero jak wszystkie są, to jest porządek. Tego to znam, to jest struś. Od nich wezmiemy no te jajca. Mieni miejsca zajmie i będzie mieni larma. To jest una. Co ci to, Helmut? Nie damy rady, tyle tego jest. Świat jest taki bogaty, nikaj go nie zmieścimy. Ty nad zwierzokami nie płacz, ci ujedzie, nad nami płacz. Wyciepnąć w pieruny te wszystkie zwierzoki, wtoki, a będzie więcej pracy dla nas. Hopie, hopie, ty nic się nie forsztelujesz. Ja wszystko forszteluję. I no wiem, że jakieś tam chcesz maszkary łosalić. Świat musi być czołki, bo to nie będzie świat. I ludzie, i zwierzoki, i drzewa, wszystko musi być. Dopiero jak jest wszystko, to wszystko sztimuje. Głupoty go dosz, bo i tak nie damy rady. Skończ się dupczyć leki i nabieramy się za robota. Ta mało kamyla, bierzemy czy nie? Ja! Chyćcie ją! I no mocno! A ja ich szybko zrobię, a lewatywa to nas nie osro. Ty zboczyńcu, ty byś ino każdemu lewatywa robił. A co, nie zdrowa jest lewatywa? Czekajcie, wezmiemy ją. I słyszą, że takie kamyle są dobre. Na mięso słyszymy. Nie, nie! Tata! Zobacz, coś narobił ciulu. Co jest, Adek? Ja tylko zali powiedzieć, co byście zaraz wszyscy przyszli. A co się stało? Po cieniu. No to trzeba iść. Idziemy. To idziemy. Jest. Wszystko w księgach. No. Co jest w księgach? No. Trzeba na drodze tego promienia postawić młodego, przeczystego młodzieńca, Angelusa. Angelusa? Co to jest? On chyci ten promień do siebie i uratuje wszystkich. Całki świat. A są? Są zginie, ale uratuje wszystkich. Całki świat. To mówi mało czasu, żeby my wiedzieć, kaj go postawić. Żeby my przynajmniej wiedzieli, kaj ten promień piźnie.
Wobec i się, no, Walter przyszedł. Pieronie, a jakiś szaskany. Walter! Hopi, Walter przyszedł! Jerze, Hopie. Pierunie, to ty żyjesz? Dupu, ale że wstrzymał. Pokarało cię. Może sum całą energię z kosmosu chciał na siebie pochytać. Nie, jak wyrywaj, to nie wkurzaj mnie, synek. Chłostow go nie ustanie. Ty sam się nie będziesz rządził. Bo ty byś się rządzić, prawda? A ja, chciałbym jak kierun. Zamrzyjcie się. Tu nie chodzi o to, kiedy chcesz rządzić. Chłopie, godą do wóz. A wiecie, są albo blanguchy, albo blangupie. Znak jest taki. Trzeba w miejscu, kaj piśnie promień, postawić przeczystego młodzieńca, Angelusa. On weźmie na siebie ten promień i ocali całki świat. Ale wyście są blank dupnięte czule, bo z tego lotania z gołym to będzie ino gańba i kryminał. Taki jest znak. Znak jest taki, żeś ty już blank łogup. Szmarujesz jakieś bohomazy, a te czule z Warszawy to kupują. Trzymiesz ksiączki w lodówce, no sam trzymiesz w tej zimnicy, gdzie mąż zamyśla. Zawrzyj się! Zawrzyj się, bo cię zatuka! Jezusie Mario, Józefie Święty. Hopy, obejrzyj się, kajpadło. Co się stało, Helmut? Obejrzyjcie się, kaj tu padło. Co się, Helmut, stało? Zobacz. Omygli. Helmut, a dobrześ to obliczył. Tu, Hopie. Tak wyszło. Nie wierzę. Co? Z gołym, na dachu komitetu. Przetaj wam godą, że wyście są dupnięte ciule. Z tego lotania z gołym będzie gańba, kryminał i Sybir. Ostatni raz ci godem zawrzyj się, bo cię zatuka. Ty się zawrzyj z tymi ciulami do kupy, bo mnie już sam nie łoboczysz. No ja. Hopy mieli pełne galoty, bo co prawda, to prawda. Eryk miał recht. To nie szło tak gołego chopa komunistom na dach postawić i nic. Ale na on czas to i gołego chopa, co byłby przeczysty, nawet nie było. Nie było nic. Ino strach. Ręce, synek. Wyżyj, jeszcze wyżyj. O! Ale stój prosto, synek. Patrz się do góry. No, niebo patrz, chopie. A wyciąg ta lewatywa z kapsy. A widział on chociażby przeczysty, jak nic i na babą lewatywy robi. No, jeżeś ty przeczysty, chopie, bo nam nic z tego nie będzie. No godej, dupczył żeś już. No. Ja. Ale ino roz. I nie baba, ino koza. Pierunie, Hopie. Zapomniał, że kto przez te żyrafy. Ja, to też jest znak, to nie może być on. No to chaj teraz mamy tego przeczystego szukać w klasztorze. Dzień dobry, towarzyszu. Czy można wyjść na zabawa? Ja, ale trzeba kupić bilet. A powiela to jest? 3 złote. Lubię. Towarzysze, komunikat. Pragnę ogłosić, że zmobilizowani gorącymi uczuciami dla pamięci ukochanego wodza Józefa Stalina, dumni z tego, że nasze województwo i nasze miasto nosi jego wielkie imię, Stalinogród, górnicy wykonali w dniu dzisiejszym plan wydobycia w 102,3%. Bawmy się zatem,
ale z zachowaniem trzeźwości. Muzyka. Dla mnie pół litra. Nie ma pół litrówek, ćwiartki. To ćwiartka. Ale kiedyś były pół litrówki. Ale teraz nie ma. Teraz jest miesiąc trzeźwości. 7 złotych. Choćbyś na zła i pod stół, juhu, jo cię znajdę z owizą. Proszę, słucham pana. To mnie tylko ćwiera. Proszę bardzo. 8 złotych. Koleżanki i koledzy, zapraszam do wysłuchania piosenki pod tytułem Złoty pierścionek na szczęście w wykonaniu naszej przyzakładowej orkiestry Czerwone Kilofy. Jakie bilety? Popijemy tylko na chwilę. Ale na chwilę. Dobrze. A ja lubiłem mieć czyste nogi. I to mnie zgubiło. Widziałeś ty, jaki on jest czysty. Przeczysty.
Iwo i Bożoła! Możesz kiedyś działa! Synek, konie mi działa, możesz kiedyś! Ale wódka nie dla nieletnich. Bożoła do mnie! Boże roku, Kaś go stracił. Tu jest. W środku? Ja. Bo ja już nie z ciemia. Co wy, chłopi? Co wy tak, tak bez chłopaniu? To nie on. Nie on? To Kaś podjął brelę. Wy teraz są niewychowany. Nie ma czasu. Chodź, szukamy tego Karusa. Co by byłaby tak każdy jeden blazywą bez chłopaniu, ty? Sam nie chodź, nie bój się. Siule nie wiedzą, co robią. Chodź, chodź. Co wy mi tu pieprzycie? Mamy egzekutywę. Towarzyszu! Towarzyszu, zaczekajcie. To bardzo interesujące, co mówicie. Spisek. Spisek jest nam potrzebny, żeby móc z nim walczyć. Pozwólcie ze mną, dobrze? Do mnie, porozmawiamy sobie. Mordy
w kubeł, mamy sprawę. Jasne, że mogłech uciec. Teraz tyż moga. No i co? Uciekłech, ale zaraz wróciłech. Szlebiało mi to, że wybrali mnie, a nie kogoś innego, bo do tej pory nikt mnie do niczego nie wybrał. Poza Gretką. Kto by tam wybrał sierota? Nie wiemy. Może się spóźni. Z tym pierunem nigdy nic nie wiadomo. Hopy, chodźcie, idziemy. Co to ma przedstawiać? Powiedz mi, skąd masz tą mapę? Co to za organizacja? Kto za tym stoi? Rodin, jego dobrowda. Nie wymigasz się. Stągając wariata. Ja się nie wymiguję. Nazwiska! Kontakty! My tu mamy na rozjeszczu inne rzeczy. Kradzież dynamitu. Nielegalne używanie prądu. Uchylanie się od pracy. Pasożytnictwo. Budowa bez zezwolenia. Brak zameldowania! A co cię łączy z Kopyciok Jadwigą? Nie twój interes, chłopie. Obejrzycie, jak to wszystko dupnie. Posłuchaj, złamasie. Połowa tego wystarczy, żeby cię pod murem postawić. Byście komitet partii chcieli wysadzić. To ty posłuchaj, czule jeden! Zaraz wrócić! Miwer! Łatwidę! Łatwam! A to jest na kosztę! Dobry górnik, ojciec rodziny i taka sprawa. Niedobrze. Niedobrze. Ale... można to jeszcze wszystko naprawić. Powiedział, że chcą go, prawda? My chcieli no ocalić świat. A że ten promień chciał dupnąć komitet, to już na to nic nie poradza. Towarzyszu Hess, przecież taki dobry komunista nie opowiada takich bzdur. No nie? Bierz wszystko na siebie! Co bierzesz na siebie? Siadaj na dupie i odpowiadaj na pytanie.
Nie reżim głupa, z pierdla nie będzie żył. Będziecie widzieć, dobra. Mogę stąd nie wyjść. Możecie mnie zabić. Jest potrzebna ofiara. Siadaj na dupie, powiedziałem. Przyznaj się do wszystkiego, a zaraz puścimy cię do domu. Uspokój się, syneczku. Uspokój się, syneczku. Uspokój się. No i co teraz robimy? Mamy czekać na instrukcję. Przyjechali, sam pułkownik. Peccatorum nostrorum ecclesi beate matris domini. Dajcie temu obywatelowi krzesło. Tak jest. Tak jest. Nie tu. Obok mnie. Tak jest. Porozmawiamy jak przyjaciele. Zostawcie nas samych. Tak jest. Jak będę potrzebował protokolanta, zawołam. Tak jest. Tak jest. Wyjaśnijcie mi całą tę sprawę. Dlaczego usiłowaliście wejść z nagim człowiekiem na dach Komitetu Wojewódzkiego? Bo trzeba ratować nas przed zagładą. Były już i znaki. Wojna, pomór i grzyb. Trzeba się gipko uwijać, bo jak nie to zwieśliwy Saturna, całki świat rozwalą. To wasze? Ja, to moje. Mówcie dalej. Musi młody, niewinny synek. Taki, kiedy nie miał baby, stanąć w miejscu, jak nie promyśleci i wziąć go na siebie i ocalić wszystkich. I ten promień miał uderzyć w budynek Komitetu Partii. W dach po lewo, od frontu. Te roski wszystko stracone. No, przecież promień nie uderzył. Powiedzcie mi, a ten młody człowiek chciał się dać zabić, żeby ocalić Komitet Wojewódzki? On się ocali całki świat. Idźcie stąd do cholery, bo do rybnika wsadzę.
Tysiąc gwiazd na niebie płonie, pustym parkiem mija. I zda się, że słyszysz, jak wielkie... Wiesz, Eli, kurczak, zamiast się od tego Ewalda kobieta podobała. Ona jak była modu, no, to była fajna, wiesz? A teraz jest tak elegancko w tym wieku, nie? No ja nic nie brakuje, teraz mam szansę, Benat. No, ona jest... jakie? No, bo ona jest troszkę sama, wiesz, i ma więcej czasu. A to ją mogę odwiedzać. No ja. Na Malskowa. Bernard, by sam się wspomniał, że co? Coś muszę jeszcze gipko załatwić, wiesz? Poczekaj, Bernard, poczekaj, ino. Czekaj, nas przyjdzie. Uśmiechnij się. Pan zna mnie. Tutaj sam się nie czulejcie. Wyciekaj indziej za róg. A puść mi za swoje. Przepraszam bardzo, czy pani może nie wie, kiedy odchodzi pociąg do Stalinogrodu? Rozkład jazdy u dyżurnego ruchu. Posetkę poproszę. Siedzi pił, proszę. Chwileczkę, nie pali się. Maju byłem w Kołobrzegu. Piękny w sanatorium w Gliwiczance. Oczywiście było pięknie. Wyżywienie mieliśmy dobre. Obiady. Chodziliśmy potem na wieczorki. Proszę bardzo. Dziękuję. Kudowa Drój, też oczywiście tam byłem, też jest piękny, teraz użysty, też dużo lokali, dużo ludzi spacuje po ulicy. Co tak to plus te palce w tym piwie? Bo lepiej smakują, chłopie. Ewald! Ty, ciulu, co tutaj robisz? Mało ci gańby, kryminału i dwóch łańcuchów do wyciepnięcia? Jeszcze się z tymi chorami zadowolisz? Ewald, co ci to? Pójdź do mnie. Pójdź, wygniesz se. No, pomieszkać śmiesz. Co ci to, kochany?
Tu go do dowoz kargot. Godem dowoz ten jedyny roz. Żaden pociąg teraz ki nie pojedzie. Bez to nie trzeba się rozglądać po ziemi i no szukać na górze. Chłopy! My to wszystko źle pomierzyli! Ja wilka ty pomimo dupnąć! Ja mam taki syn!
tamten świat zginął. A ja wciąż czekam. Czuję, że promień już leci do mnie. I no, że nie wiem, kiedy doleci.